Hej, Ole Koźlek, a ze mną jest Roger Salla. Cześć, hej. Jesteśmy po konferencji. Jak odczucia w sumie w federacji, do której wstąpiłeś dopiero? Niby wstąpiłem dopiero do tej federacji, ale w sumie już tyle się kręcę w tym świecie, tyle tych moich znajomych, przyjaciół już walczyło tu. Byłem w sumie na wszystkich tych galach, byłem na wielu konferencjach, więc jakby walczyłem już raz, przerabiałem to już w innej federacji, więc jakby tutaj mnie nic już jakby nic nie zaskoczy. Fajnie, że jestem tu, cieszę się, że jestem tu. To jest zdecydowanie najlepsza federacja w Europie, freakowa, bez dwóch zdań, więc to też dla mnie fajna rzecz, zaszczyt i nie mogę się doczekać już piątku. Ty wracasz w sumie do oktagonu po półtorarocznej przerwie prawie? Od marca, no mamy pół roku, nie? O. Półrocznej. I trenowałeś cały czas jakby regularnie, czy jednak trochę odpuściłeś sobie te treningi? Wiesz co, po walce od razu zrobiłem przeszczep włosów, jak widać, więc miałem tam ponad miesiąc przerwy. Potem wróciłem do delikatnych treningów, bo nie mogłem się jeszcze za bardzo pocić, więc później zacząłem powoli, potem miałem gdzieś tam walczyć, nie udało się, podpisałem się z Fejmem i w sumie były negocjacje już co do gali, były tam jakieś pogłoski o poprzedniej, tam się nie udało. Więc jestem tu teraz już od paru miesięcy, chyba trzech takich mocnych jestem w treningu. Mówiłeś na jednym z wywiadów, że chciałeś zobaczyć ten świat właśnie od strony zawodnika, bo jednak gdzieś tam przeplatałeś się cały czas w tym świecie, ale tak stricte zawodnikiem nie byłeś i jak już wszedłeś w ten świat, właśnie jak już zawalczyłeś, jakie masz odczucia? Wiesz co, w ogóle do tej pierwszej walki podszedłem tak, że zróbmy to raz, chcę to raz poczuć i pewnie mi będzie starczyło, ale już w trakcie, jakby po walce pierwszej już w oktagonie Radek Paczuski już przyszedł do mnie i mówi: co? Ostatnia? Ja mówię: ni cholery, jeszcze trzeba to rozrobić, bo to jest taki wystrzał adrenaliny, tyle różnych emocji w tobie, których po prostu tak naprawdę no, nie poczujesz już nigdzie indziej. Więc mówię: nie no, muszę dalej w to cisnąć. Przyszła oferta z Fejmu, super, podpisałem się na parę walk, mega, nie mogę się doczekać tej pierwszej i następnych też. Ty walczysz z Andym. On nie jest jakoś za bardzo rozpoznawalny i stricte takiego realnego konfliktu nie ma między wami, czy coś jednak tam zgrzyta? Wiesz co, to bardziej ja kompletnie go nie znałem, tam sprawdziłem potem ten program, bo jakby nie znałem go, jakby to nie jest żadna obraza, że kogoś nie znam, no ale przyszła ta oferta, ja się tam zgodziłem od razu. Widziałem później, że on próbował dymić i z każdej strony mnie zaczepiać mnie, to jeszcze, tam jakby rozumiem, ale zaczepiać moich przyjaciół, wszystkich, którzy mają zasięgi, mi się kompletnie nie podobało, niektóre rzeczy były kompletnie nieadekwatne, nie na miejscu, ja takich rzeczy nie szanuję, więc to mi się po prostu nie podobało. A tak, to tak naprawdę ja chłopa nie znam, więc jakby wychodzę już w piątek do klatki i chcę mu pokazać, jak bardzo mi się to nie podobało. No bo ty w sumie już masz to za sobą, tą pierwszą walkę, więc myślisz, że jego głowa zadziała dobrze, czy jednak... Wydaje mi się, że jego głowa bardzo źle zadziała. Wiesz, teraz pokazuje, jaki jest twardy, silny i przygotowany i w tych social mediach cały czas krzyczy, jaki on jest dobry i co on nie potrafi i z kim on nie sparuje cały czas. A ja w ciszy wrzucam, że trenuję. I w piątek już się okaże, jak bardzo, jak dobrze on trenował, jak ja. Tyle. Czyli ty dalej trenujesz w Unique? Trenuję w Unique'u z Radkiem Paczuskim i trenuję z Przemysławem Szyszką, który jest moim głównym trenerem w Copacabanie, tak. I czy twoja żona trenuje z tobą? Bo gdzieś tam na TikToku widziałam jakieś przebitki z treningu, tak. Jak razem sparowaliście. Tak, wiesz co, teraz jak wiadomo, jak jestem w takim okresie przygotowawczym, to mniej ze sobą trenujemy, no bo po prostu jestem skupiony na walce, jest ciężka robota, ale w jakieś tam weekendy gdzieś tam na pewno razem trenujemy, razem sparujemy, to znaczy Karolina mnie bije, ja się bronię, to jest nasza taka terapia małżeńska. Potem mam przez parę dni mam szczęśliwą żonę, spokojną żonę, spokój w domu. Więc Karolina się coś śmieje. Tak, więc więc chętnie nastawiam swoją głowę, żeby potem mieć szczęśliwą żonę. Okej, okay, a korzystając z tego, że Karolina jest z nami, możemy na chwilę poprosić cię, Karolina? Mam pytanie.
Czy w takim razie ciebie, może słyszałam, może że, nie z... że może nie zbyt szybko, ale za jakiś czas zobaczymy cię w oktagonie? Na treningu może tak, ale jeśli chodzi o gale frikowe, no to raczej się nie wybieram. Nie twój świat. Nie, to jest świat mojego męża i super, fajnie, ja jednak wolę swoje na sesjach zdjęciowych. Ale wspierasz go mocno i widać to strasznie. Bardzo mi miło, dziękuję, tak wspieram go. Muszę przyznać, że nie jest to dla mnie też łatwe, no bo to jest jednak stresujący moment, kiedy twój mąż, twój facet wychodzi do ringu. Bo nigdy nie wiesz, co się tam może stać. Natomiast jeśli chodzi o ten przypadek, to jestem wręcz pewna, że pierwsza albo druga runda dla mojego męża. Trzymamy kciuki. Także dziękuję ci bardzo. Mam jeszcze pytanie, bo dostałeś taką łatkę w sumie na konferencji tego nudziarza. Nie sądzisz, że jest to może spowodowane też tym, że nie masz jego przeciwnika, z którym masz taki ten prawdziwy konflikt? Wiesz co, jakbym miał jakiś prawdziwy konflikt, to bym pewnie go nie wyjaśnił publicznie. A jakby się tak wydarzyło, to wiadomo, że byłbym w innym nastroju, ale dalej bym gdzieś tam zachował tą klasę i kulturę osobistą, bo tak już mam. To, że jestem nudziarzem, nie przeszkadza mi to, ja jestem po prostu sobą. Nie będę udawał, jak na przykład mój przeciwnik udaje wielkiego kozaka i nie wiadomo co. Nie jest mi to potrzebne. Ludzie, ci, co jakby gdzieś tam są za mną i mnie obserwują i mi kibicują, im to pasuje, jaki jestem. To jest dla mnie najważniejsze. Mam od nich mega wsparcie. Jest ich naprawdę liczna grupa, co jest mega miłe i na tym się skupiam. To, że nie zadowolę wszystkich, to jest normalne, bo nikt nie zadowoli. To bardzo ważne. Ale nie sądzisz w takim razie, że przez to, że twoja walka może być efektowna, ładna, ale że na konferencji nie będzie to zbyt dymogenne, to czy federacja będzie jakby zainteresowana tymi dalszymi twoimi walkami, jak nie będą one się tak w sumie sprzedawały dobrze przez to, że właśnie na konferencjach się nic nie dzieje? Wiesz, pamiętaj, że na takiej konferencji to już się zmieniło. Kiedyś było tak, że było 9-10 walk i każda walka, były dymy i wyzwiska i tak dalej. Już od tego się odeszło. To nie jest tak, że już każda walka musi być dymogenna i muszą się wyzywać i tak dalej. Kompletnie nie. Jest ten miks tego wszystkiego sportowego, tych wyzwisk, tych walk takich z kulturką, a na sam koniec tu nie dostajesz tylko angaż po to, żeby dymić, tylko ty też reprezentujesz coś ze sobą, masz jakby swoją szarżę fanów, którzy stoją za tobą, którzy gdzieś tam cię wspierają i to też dla fejmu też jest ważne, więc to nie jest tak, że ja muszę tu przyjść i z siebie robić pajaca i wyzywać wszystkich po kolei, żeby dostawać walki, bo jak widać nie muszę tego robić. Mówiłeś, że trenujesz w Uniku. Trenował tam też Marcin Dubiel, ale Marcin, z tego co wiem, to chyba odszedł razem z trenerem Szyszką. Czy wy się jednak widujecie tam na sali, jakoś macie treningi może, czy jednak bardziej prywatnie? Prywatnie i na treningach też, tylko z tym, że Marcin od swojej ostatniej walki na fejmie ma złamanego palca i od tego momentu już nie trenuje do teraz, więc jeszcze nie widziałem go na żadnej sali, więc nie mogę się na razie wypowiedzieć, więc no. No, bo było, że był jedną z osób, która właśnie odeszła razem z trenerem Szyszką, dlatego pytam, jak to... To znaczy, nie... jakby tak, jakby poszedł za trenerem Szyszką, trenuje, będzie trenował z trenerem Szyszką, tam się nic nie zmieniło. Jak tam dalej będzie trenował, czy tu i tam, tego nie mogę powiedzieć, bo po prostu nie wiem. Ja trenuję u trenera Szyszki, który jest moim głównym trenerem i trenuję w Uniku z Radkiem Patrzuskim. Tu się nic nie zmienia. Unik dalej jest moim klubem i tak też będzie. Jasne. No to super. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. I powodzenia. Dzięki.